Cześć, witaj. W tym nagraniu chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób możesz sobie wyszukać biznes w 2020 roku, jak i w 2021 roku. Użyjemy do tego trzech narzędzi. Pierwsze to będzie YouTube, drugie to będzie zwykła, najzwyklejsza wyszukiwarka wujeczka Google i trzecie jedno z jakby narzędzi Google, którym będzie planer słów kluczowych. Ale okej, przejdźmy do szczegółów. Jeżeli szukasz na siebie biznesu, jeżeli sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, jest taka dla ciebie niepokojąca i myślisz o tym, żeby być może coś zrobić ze swoim życiem, coś, co pomoże jakby dodatkowo zarabiać na życie, utrzymywać ciebie, rodzinę, no to internet, działania online są w tym momencie na pierwszym miejscu. I dlatego wejdź sobie w internet i zacznij szukać najbardziej popularnych, najlepszych w ostatnim czasie zawodów, biznesów, które możesz dołączyć, które pozwolą ci może mieć jakby dodatkowy dochód, a być może za jakiś czas sprawić, że zrezygnujesz ze swojej pracy, w której pracujesz, a być może nie masz pracy teraz i być może będziesz szukać jakby pierwszego dochodu, który pozwoli tobie na utrzymanie siebie oraz rodziny, więc jeden z tych być może biznesów, których ci pokażę, nie pokażę ci konkretnego biznesu, bo nie o to chodzi. Każdy człowiek jest inny, każdy ma jakby inne upodobania, inne możliwości, natomiast pokażę ci sposoby, dzięki którym będziesz mogła sobie wyszukać dany biznes, daną niszę, no i spróbować w niej działać. I dlatego zaczynamy od pierwszego punktu. Pierwszym narzędziem jest YouTube, czyli to są jakby wszystkie narzędzia googlowskie, z których zaczniemy teraz korzystać. Wchodzisz sobie do YouTube'a i tutaj mamy wyszukiwarkę i w tym miejscu sobie wpiszemy jakąś konkretną frazę, na przykład jaki wybrać biznes online. Tu nam podpowiada online 2019, natomiast my sobie wyszukamy po prostu najbardziej popularnych wyszukań, jeśli chodzi o biznes online. No i zobacz, masz bardzo dużo tutaj opcji, możliwości. Myślisz, jaki biznes otworzyć. Biznes, otwórz punkt kurierski. Jest tych przykładów tutaj bardzo dużo. To są, zobacz, reklamy, tak? Tutaj masz podpisane, że te filmy, które są tutaj stworzone, są reklamami konkretnych firm. Tutaj pod spodem masz już jakby filmy na kanałach konkretnych osób, między innymi Adriana Kołodzieja. I jeżeli zaczniesz sobie wertować poszczególne tutaj filmy, to zobaczysz, że tych sposobów na zarabianie, tych biznesów online w tym roku i które na pewno będą działały w przyszłym roku, jest mnóstwo. Kwestia, żeby sobie tutaj poszperać u konkretnych osób, wpisując jakąś konkretną frazę. Możesz tutaj również dodać filtry, czyli jakby frazy, które na przykład były dodawane w ostatniej godzinie albo na przykład dzisiaj i zobaczymy, czy nam wyświetlą takie tutaj konkretne dane. Tak, jakiś sprzęt na przykład do e-commerce, czyli sklep internetowy. Sklepy internetowe są najlepszym według mnie teraz sposobem na zarabianie w internecie, czyli biznes online. Inne filtry, które możesz sobie to dodać, to jakaś playlista danej osoby, która ma filmy związane z zarabianiem, programy, krótkie filmy do 4 minut, powyżej 20 minut. Także jest tego sporo. Musisz sobie po prostu tutaj wejść, poszukać i możesz na przykład daną osobę zacząć ją obserwować, oglądać, dzięki czemu nabierzesz też wprawy, nabierzesz możliwości tego, żeby nauczyć się danego biznesu, który dana osoba proponuje, bądź o programach, których po prostu mówi. Tych biznesów jest mnóstwo. Ja ci podpowiedziałem przed chwilą, że e-commerce, czyli sklepy online, to jest najlepszy biznes, jaki można w tym ostatnim okresie sobie wykreować, stworzyć, rozbudować i zacząć sprzedawać. Kwestia jest dobrania jakiejś konkretnej niszy, która w tym okresie najlepiej się sprzedaje.
A okres świąteczny to jest okres naprawdę bardzo, bardzo dobry, najlepszy dla wszystkich niszy. Dobra, druga rzecz, wchodzimy w wujeczka Google bezpośrednio i wpisujemy tą samą frazę. Jaki wybrać biznes online? Tutaj nam proponuje online program. Możemy sobie kliknąć i wyszuka nam tych możliwości również sporo. Trzeba również sobie tutaj przeszperać, poszukać odpowiednich biznesów. Możesz również tu inaczej wpisać, na przykład praca online. Też podpowiada, tak? Zobacz, praca online Gdańsk, dorywcza opinie dla studenta Gdynia. Ja jestem z Trójmiasta, mam konto założone w Google. Ono jest podłączone oczywiście z miejscem zamieszkania, więc też bezpośrednio pokazuje mi moją miejscowość tutaj, czyli Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk, Sopot, tak? Na przykład, gdy sobie jeszcze wpiszesz, zrobisz coś takiego, podkreśnik, dodasz spację, to również przed tą frazą wyświetlą się tobie tutaj frazy najczęściej wpisywane przez osobę. Przypisywanie tekstów, dodatkowa praca online, radio, praca online, KDS, lektor języka, praca online, Nuskin, ino praca online, UK, Warszawa i tak dalej, więc możesz sobie wpisywać, zobacz, po prostu praca, jeżeli Ciebie to interesuje, dać podkreśnik z przodu i spacja i w tym momencie wyszuka Ci frazy kluczowe, które są przed tą frazą, przed tym wyrazem praca, bądź jak dodasz frazę praca online. Także wyświetli Ci tego mnóstwo. Kwestia jest po prostu, żeby sobie przeszperać, poszukać i zobaczyć, kto co proponuje, jakie biznesy. Na przykład możesz też zrobić coś takiego, że wpiszesz sobie jakąś frazę, zdrowie na przykład. Tak? Zdrowie wiadomo, że jest na topie. Mamy sytuację, jaką mamy, wiadomo o co chodzi. Natomiast w tym kierunku, również podkreśnik, spacja, jeżeli poszukamy po zdrowiu, to wyświetlą się nam takie frazy. Natomiast możemy, zobacz, Biovital Zdrowie, poradnik zdrowie, mówi ci to coś? Czyli jakby biznesy, które łączą się ze zdrowiem, które możesz zaoferować. Założyć sklep, na przykład e-commerce i daną też wiedzę online o zdrowiu, jakieś produkty również sprzedawać. Na przykład zdrowie, biznes. Tak? I wyjdzie ci zdrowy biznes, biznes Wisła, zdrowie w biznesie plus biznesu zdrowie. Także jest tego dużo, tak? Kwestia, żeby daną też niszę sobie znaleźć. Na przykład zdrowie, numer jeden, zarabianie w internecie, praca zdalna w domu, różnego typu rzeczy związane ze zdrowiem, fitness, suplementy. No tego jest mnóstwo. Także to są najbardziej topowe jakby nisze, które w naszym XXI wieku, 2020 roku działają i w przyszłym roku na pewno też będą. Wpiszmy sobie top niszy do zarabiania 2020. No i tutaj masz również, zobacz, osoby, które wypisują pomysły na biznes. No jest tego dużo, tak? Kwestia, żeby sobie poszukać. I teraz przechodzimy do trzeciego narzędzia, jakim jest planer słów kluczowych. Jeżeli nie masz tego narzędzia, to musisz się zarejestrować i założyć konto w Google Ads i tam otrzymasz to narzędzie, planer słów kluczowych. Wchodzisz w narzędzia, klikasz i tutaj planer słów kluczowych. I otworzy ci się pulpit ze słowami kluczowymi. I tu w tym miejscu wpisujesz sobie jakąś konkretną frazę, która ciebie interesuje, albo konkretna nisza. Powiedzmy właśnie ze zdrowiem. Zobaczmy, ile o zdrowiu osób czyta, ile szuka. Bardzo dużo, zobacz. Od 10 tysięcy do 100 tysięcy. Zdrowie, odżywianie, zdrowie, śniadania, zdrowe, zakupy, jedzenie, apteki. Zdrowa dieta, zdrowy styl życia.
Tutaj masz podpowiedzi, które możesz sobie tutaj dodać do wyszukiwarki, na przykład medycyna naturalna, dodajemy zobacz wyniki i pokażę nam za chwilę możliwości. Tutaj zobacz, medycyna naturalna od 1000 do 10 tysięcy, czyli jest popyt na to, na tą jakby niszę, w której możesz ty również jakby kawałek swojego tortu odkroić. Także biznesy właśnie, konkretne nisze możesz sobie znaleźć tutaj w wyszukiwarce, w planerze słów kluczowych. Poszukaj również bezpośrednio u wujka Google na stronie, jak i na YouTubie. Tam bardzo dużo osób publikuje konkretne rzeczy, którymi oni się też zajmują, konkretne rzeczy, które są na topie, z których ty również możesz skorzystać. Jeżeli nie masz żadnego pomysłu, no to są naprawdę trzy podstawowe narzędzia do tego, żeby móc zacząć chociażby pracować, zarabiać dla siebie, na rodzinę, na życie, rozwijać siebie, swój biznes. Także e-commerce podpowiadam, nisze jak zdrowie, naturalne odżywianie, nisze związane z pracą w domu, z jakimiś tam kategoriami ze zdrowia, jak suplementy, jak zdrowy tryb życia. To ci podpowiadam, jeżeli nie masz pracy, jeżeli chciałabyś mieć albo dodatkowy zarobek, bądź może po prostu poszukać no, jakiegoś biznesu dla siebie, bądź masz już coś, czym się interesujesz i możesz sobie właśnie w tej wyszukiwarce sprawdzić, czy akurat ten biznes w tym roku czy w przyszłym będzie się nadawał, bo być może jest tak, że nie, że on po prostu jest poniżej jakiegoś tam pasa zainteresowania, natomiast inne biznesy są w top 10 i mogą spowodować, że akurat wystrzelisz. Także zapraszam Ciebie, żebyś sobie skorzystała z tych narzędzi, wyszukaj sobie pracę, biznes, który Ciebie interesuje, sprawdź nisze konkretne, w których mógłbyś się odnaleźć, zdobyć wiedzę, stworzyć swój sklep, może to programy afiliacyjne, nieważne, ważne, żeby spróbować. Jeżeli ten film dał Ci jakąś wartość, to poproszę o lajka, subskrypcję, ponieważ na moim kanale mówię dużo o narzędziach, biznesach, automatyzacji online, które przydadzą się i Tobie, i każdej osobie, każdemu biznesowi, który chce działać właśnie w internecie, bo bez tego ani rusz, nie da się na dłuższą metę. Także ciśniemy na maksa, ruszamy dupę i zapraszam Cię do kolejnych moich nagrań. Trzymaj się, cześć!